wózek widłowy, a raczej transportowy Nissan 50 z chwytakiem do rolek papieru. Takie szczypce jakby, ale niekoniecznie rolek papieru, mogą być to jakieś rolki folii albo jakiegoś innego tworzywa. W każdym razie do transportowania właśnie takich walcowatych ładunków. Masa własna jakieś 7 ton, ponad 7 ton. Choć na pierwszy rzut oka no nie widać, żeby mogło to ważyć aż tyle. Niewielki wózek widłowy może ważyć 2-3 tony. W tym przypadku mamy 7. No ale nie ma co się dziwić, jest to praktycznie jedna wielka stal. A z tyłu przeciwwaga to jest w całości odlew metalu. Także tworzy się ta masa. W tym przypadku napędzany gazem płynnym LPG z butli, która różni się od takich butli stosowanych gdzieś tam w kuchniach prowizorycznych tym, że obróconą rurkę ma w ten sposób do dołu, by ściągać ten gaz do samego dna. I zawsze na takiej butli jest oznaczenie, którą stroną trzeba ją obrócić. W tym przypadku tutaj ktoś sobie zarysował jakąś taką mini strzałkę, ale od góry jest tutaj napis tą stroną do góry. Udźwig tego wózka jakieś 5 ton. Co nie znaczy, że każdy wózek, który potrafi unieść 5 ton, uniesie 5 ton. Wszystko zależy również od sprzętu, który jest zamontowany. Oczywiście od konserwacji wózka. Ale chyba przede wszystkim przy transportowaniu ładunków i takich mas po kilka, powyżej tony, po kilka ton. Wszystko zależy od środka ciężkości ładunku. To jest najważniejsze. Jeśli środek ciężkości ładunku znajdzie się daleko od wózka, zbyt daleko od masztu, to wózek może nawet nie podnieść 1/5 masy jego całkowitego udźwigu. Jeśli się znajdzie zaś środek ciężkości bardzo blisko masztu i nisko, wtedy będzie można wykorzystać ten udźwig praktycznie maksymalnie. Środek ciężkości oczywiście zależy od kształtu ładunku, masy. Można go określić tak mniej więcej na oko. Magazynier może go określić. Zrobić jakąś próbę niewielką podniesienia i dopiero rozpocznie jakąś manipulację z ładunkiem. Opony oczywiście super elastyczne przy tych masach. Rozwiązanie chyba najlepsze, czyli w całości jest to guma, w całości jest to odlew. Tam nie ma żadnej dętki, nie ma nic. Podobnie i z tyłu. Oczywiście oś skrętna z tyłu, praktycznie w każdym wózku. Maszt dwusegmentowy. I jak widać dosyć niski, stosunkowo niski, co pozwala wjechać praktycznie na każdą naczepę. Wystarczy tam minimalna wysokość 2,20 czy tam 2,30 i już będzie można wjechać takim wózkiem. Czyli wjedziemy nawet na dosyć niską zabudowę. No i jeszcze tutaj o tych szczypcach, o tym chwytaku może szybciutko. No takie łapy. Prawa strona nieruchoma, którą dojeżdżamy maksymalnie najbliżej rolki i lewą dociskamy.
Tu są takie siłowniki u góry i na dole, które się wysuwając zacieśniają te łapy na rolce i można je transportować. Jeszcze krótka lekcja obsługi. Tu mamy wszystko napisane. Ogólnie tą wajchą, tą dźwignią obsługujemy cały maszt, w górę, w dół, pochylenie masztu. I mamy takie właśnie pozycje. Po skosie, w dół. Widły w dół, czyli w tym przypadku chwytak w dół, tam po skosie. Po tym skosie chwytak pójdzie do góry. Po tym skosie pochylimy maszt do przodu, w tą stronę, do tyłu. I te pozycje pomiędzy to są jednocześnie opuszczanie chwytaka i jednocześnie opuszczanie masztu. Te pozycje po skosie, czyli to są dwie tak jakby czynności naraz. Tutaj tą dźwignią ściskamy szczypce, chwytak i tą dźwignią robimy obrót. Można obrócić o 360 stopni. Ręczny hamulec, gaz, światła, kierunkowskazy i biegi. Neutral, przód i tył. Tu jeszcze mamy biegi szybkie i wolne i oświetlenie. Ogólnie nie ma za dużo tego wszystkiego, także kwestia wprawy kilku dni i będzie można śmigać. A jeszcze trąbienie, nie? Nie włączone. Dobra. Thank you.